Fazmafobia. Wiem tylko, że to jest jakiś gigahit, w który nikt chyba nie gra. W sensie nikt z moich znajomych. W sensie wiedziałem, że wszyscy grali, ale nikt o tym nie mówi. A gdzie jest czat? Moment. Panie gruby. Okej. Proszę tutaj zresetować pozycję stojącą. Okej. Aha, nie widziałem czatu, bo go nie przypiąłem. Tak, czat musi być przypięty i teraz was będę widział na zawsze. Dobra. Dobra, teraz tak, w świecie... Nie wiem, czemu tu jest to, ale to mniejsza z tym. Panie. Fazmafobia. Widzicie się, nie? Jako czat. Kleszcz, widzisz, że widzę, że ty piszesz, tak? Okej, dobra. Jest. Okej. Mogę chodzić, mogę się poruszać. Nie wiem, co się działo. Dobra. Zaczniemy więc od Multika. Stworzymy grę. Mam nadzieję, że będziemy mogli dołączać w locie. Ekwipunek. Zostawiam wszystko bazowo. A, hasło jest 079385. Dobra, chyba muszą się dołączyć ludzie i wchodzimy. Piwnica. W miarę okej. Okay. Serwer w cyrylicy? Ty, jest baton. Baton. Halo. Słyszę cię. Ty też mnie słyszysz, nie? Słyszę. Muszę sobie zmutować stream, sekundę. Okej. Okay. Ty, baton? Tak, to ja ten baton. Czemu jesteś na dole? A, bo siedzę sobie wygodnie, aha, jak człowiek cywilizowany. Okej. Okay. Wstanę, żeby nie być uniżonym. Dobra, okej. Okay. Ale na razie jeszcze posiedzę. O, Danfeld jest, dobra. Dzień dobry. Dzień dobry. Okej. Okay. No dobra, to wystarczy nam dwóch. Okay, u kogoś jest jeszcze przestrzeń? No, jest... Zredujcie się, jak możecie. I gdzieś się słyszę u kogoś. Chyba, mam nadzieję, że to nie u mnie. No chyba od ciebie właśnie idzie. Baton. Baton, to od ciebie. No nie wiem. Ode mnie? Ba. U batona. Tak, od batona. Dobra. Po prawo słychać. To już jest dobrze. Boże. Zdemolować kilka rzeczy, sekunda. Zwodzę po prostu puk, baton. W sumie z racji tego, że widzę, obydwaj jesteście na VR-ze, tak. Ja mam dowalone wszystkie kasy, to mogę wywalić wam cały sprzęt, jaki jest dostępny. Nie, zaczynam... I wy będziecie się bawić w domu. Halo, test? Bo. Teraz chyba okej. Okay. Tak, normalnie. Teraz okej. Okay. Dobra. Okej. Okay. Która z początku? Znaczy, to jest kwestia to jest kwestia wygody bardziej, aniżeli tego, że ci ułatwia. Po prostu masz dwa itemy zamiast jednego do noszenia. Dobra, powiedz mi teraz tak, select job. Nie wiem. Tak. Dobra, unready. Teraz nie mogę się zredować. Masz pomysł dlaczego? Najpierw trzeba wybrać robotę najpierw, job. Okej. Okay. Co polecasz? Widzisz to wszystko? Znaczy nie widzę co wybierasz, ale wiem co jest. Street house'y są najmniejsze, czyli teoretycznie najprostsza rozgrywka. Co było najprostsze? Tanglewood Street. Tanglewood. Dobra. Dzięki. Tam masz napisane ile jest pokoi. Im mniej pokoi, tym powinno być łatwiej. Okej, okay, gramy oczywiście na najwyższym, nie? Intermediate, bo to... Wiesz, nie wiem o co chodzi. To nie jest teoretycznie najwyższy, bo masz zablokowane, ale to jest taki dobry poziom trudności. Dobra, redujcie się. Czyli jesteś naszym... Baton, Boże. Czyż to jest... Tak, ale nie będę wam ułatwiał, postaram się wam po prostu objaśnić, okay, jak to działa. Mi się tak wydaje, będzie najbardziej fair. Ja kupiłem na Halloween, więc nic nie wiem. Danfeld, no, zreduj się z nami. Oczywiście już. Okej. Okay. Dobra, moment, jestem w konstrukcie. Teraz jest loading, nie? Aha. Okej, okay, halo. Okej. Okay. Dobrze. No to dzień dobry. To jest nasza baza operacyjna, ten nasz van.
z takich ważnych rzeczy tu na biurku, jak spojrzycie, jest kluczyk. Boże, Danvel, sorry. W naszym świecie jesteś jak tak. Upośledzony wujek, który się... Ale... No tak, tak, to wiem, to... Mam chore, mam chore plecy, musisz mi wybaczyć. Ale to dziwne, bo to stoję normalnie. To jest ten, no. To coś gruby coś kieruje, bo normalnie wszystko mi się... Dlatego granie w VR-ze wydaje mi się jest ultra trudne w fazmofobii. Zostanę tak. O Boże. No, tak jak baton jest przykusnięty, jakby tak, robił zdjęcie. Ale to nieważne, bo ja i tak umieram pierwszy ze względu na pewne cechy mojej postaci. A, nie będzie tak źle. Trust me. Dobra, tu jest jakiś sprzęt. Kamerka, tak? Mm-hmm. No, ogólnie polecam zawsze wziąć latarkę, tylko że na sam początek jest mały sprzęt właśnie, więc macie jedną latarkę na spółę. Dobra, spoko. To jest co? To jest UV-ka do szukania śladów, wiesz, palców, o. Jest to dobre. A baton ma latarkę i następnie możecie wziąć jeszcze, tutaj jest tak zwany EMF reader, czyli czytnik pola elektromagnetycznego, tutaj z lewej na półce. Szukam tylko jak się... O, dobra. Mhm. Raz. I na półkach macie jeszcze sprzęty do szukania dowodów. Raz, dwa, ile można mieć przedmiotu ze sobą? Co to w ręce mam? Wydaje mi się, że dwa i trzeci w ręce jest mieć. A to masz DOTS projektor, który służy do wykrywania tego, jak się porusza duch po pokoju. Wezmę skazową technologię papieru i ołówka. To jest książka, na której duch może zapisywać. Sorry, spadł ci. Tak. Czekaj. Biedaczek, dobra, i masz trzy itemy, chociaż wydaje mi się, że w VR-ze można mieć chyba dwa itemy i dwie w dwóch rękach, a nie jestem pewny. Tak, tak. Musiałbyś sprawdzić baton. Dobra, no chodźmy, wrócimy się najwyżej, nie? Co za problem. Okej, okay, dobra. No właśnie, jak nie normalnie, to w worku. Mhm. Nie, okej. Okay. Ja nie mam to pani powiedział, o co chodzi, więc liczę, że będzie dobrze. Dobrze, no to idziemy do domku. Ogólnie jeszcze było tak, że duch ma jakieś imię i nazwisko, ale to się wrócimy i najwyżej zobaczymy potem. Nie ma ty jakiegoś radia, walkie-talkie? Jest, ale takie jak teraz tutaj. Tylko na klawiaturze jest pod T albo pod jak sobie zbindujesz, a nie wiem jak jest na widarze. Ale okay, jest walkie-talkie. Zrobię test. Halo, halo? Ty masz, mamy chyba jakieś... Bany. Baton, ty masz jakieś, wiesz co, masz jakieś coś tutaj... Czy ja mam też coś na... Na ciele, na korpusie? Na okolicach twarzy? No masz maskę, tak? Nie, ale czy mam jakąś kamizelkę, bo ty masz na kamizelce jakąś krótkofalówkę, masz... A tak, na ramieniu, ty też masz to, no? Tak, masz. Czy pewnie którymś się... Halo? O! Halo? Owej! Halo? O, właśnie. Dobra. Zaczyna łapać. Prawie to prawym spustem. No. No, czyli otwieramy. O, musicie nauczyć się otwierać drzwi, bo nie wiem, jak to w VR-ze będzie wam szło. Ja wstawiam drzwi, jeszcze nie patrzę to. No to... No, będzie dobrze. Czyli jakby małe dzieci prowadził, super. No tak jest, tak no. Pomogę wam. Dzięki. I jesteśmy teraz w środku pomieszczenia i... Który z was ma ten czytnik EMF, tego elektromagnetycznego pola? Baton. Ja mam coś. I teraz baton musi go włączyć, żeby zapalić lampkę. I szuka znaków ducha, a Wąziu, co ty masz? Mam kamerę. Oraz kamerę. To możesz podnieść sobie to, te radygo, co rzuciłem na glebę. Jaka, jeszcze sobie poświecę, bo... Aha, to masz. Co to jest? Dobra. To jest radygo, którym rozmawiasz z duchem. Musisz je mieć włączone, tylko ono bardzo nieprzyjemnie piszczy. Oj, trudno w życiu, spoko. No. To jest Jezus, jakieś zdjęcie. I musisz je teraz włączyć. Musisz teraz jakoś je włączyć. Nie wiem jak. O. I teraz rozmawiasz, starasz się chodzić po domu i szukasz nawiązania kontaktu z duchem. Pytasz go, where are you? How old are you? Okej. Baton, gdzie jesteś? A gdzie masz ten... Baton jest w pokoju. Opuścił, tu masz, pod szafą leży. Pod szafą. Dobrze. Bo jest, u mnie jest dosyć ciemno tutaj. Tak, baton... to ta latarka ci nic nie da światła. No właśnie, wiem, że baton... To czekajcie. Baton wziął latarkę. Zobaczcie, że się z wami skontaktuję i uruchomię walkie-talkie i wam włączę korki. Bo są korki zawsze wyłączone. Włączyłem korki, możecie włączyć przełącznik światła teraz. Jak znajdziecie przełącznik światła, to możecie włączyć światło. No, ja ci potrzebam latarkę, a ty szukaj światła.
Okej, zamknę drzwi w ogóle, bo mnie denerwuje gdzie. Przeciąg jest, no. Dokładnie. Widzisz gdzieś włącznik? O, jest przed nami. Tutaj jest jeden. No, moment, sekundę. O. Proszę bardzo. O! Od razu przytulnij. Okej, teraz tak, czy duch rozumie po polsku czy po angielsku? Ustawiłem to na... jest dobre pytanie. Ja zawsze rozmawiam właśnie po angielsku, ale to wychwytywanie mowy nie jestem pewny, dlaczego polski ma niby działać. Dlaczego nie? Plus jeszcze nie każdy duch też ci odpowie. To też jest takie, że czasami można rozmawiać, a się okaże, że rodzaj ducha nie odpowiada. Jo. O, mruga, mruga. O! Pika. O, i teraz gdzie najwięcej będzie tych impulsów, że tak powiem? Czy w piwnicy, czy to w jadalni? Trzeba szukać. Proszę, proszę, za tobą pójdę chętnie. Oj. No to ja tu byłem. Ja tu przed chwilą byłem. Ja tylko mam ze sobą aparat, żeby dokumentować, jak ktoś umrze albo coś. A, już nie pika. No to w takim razie to chyba było wyżej. A w międzyczasie wąził powinien cały czas rozmawiać z duchem jakoś. Halo. Spróbuję po polsku, dobra? O, coś łapie. Ej, to piszczyk u mnie, tak? Aha. Moment. Tak, to jest. Czemu jest z radia? Ja słyszałem gdzieś tutaj. Więc albo. Najpopularniejszy jest ten. O, tutaj. Halo. Tutaj. No to będzie tu, bo to jest to batona. W tym korytarzu przy wejściu do piwnicy. Nie, tutaj. No tutaj. No. Jeżeli. Tutaj o, tu jest głośno. Możesz próbować z nim porozmawiać. Halo. No, możesz Hello. Porozmawiać. Duchu, ghost. Tak, show yourself. Show yourself, pokaż siebie. No, to się. Gdzie jesteś? Takie ta, rzeczy nam okay. się pyta. Gdzie jesteś? Mhm. Dobra. No ale niestety. Okej, sygnał znika, to jest normalne, nie? Tak, bo on się tam pojawia. Tutaj nie ma włącznika światła? Czy to jest normalny dom, nie? Jest, na pewno. Jest, tutaj. O. Okej, ja to. Poświeci jeden, kurwa, jak robota elektryków na budowie. Tak. I... O. Elegancko. Dobra. Jemu to nie przeszkadza, temu duchowi, jak jest ten? O. A to zależy od ducha. A. Niektóre są bardziej aktywne, inne robi mniej. Ale to na razie szukamy teoretycznie śladów. No i na razie jest dosyć słabo. Ale można już spróbować jedną rzecz uruchomić. Kto ma z was... Muszę sprawdzić po pasku. Ty nie masz? No, no powiedz mi, mam kamerę. O, kamerę, super. To możesz wziąć kamerę i teoretycznie mamy poszlakę, że w tym korytarzu wzdłuż jest, tak jak tutaj. Na czyli czym? Teoretycznie warto, żebyś kamerę postawił na tym blacie i żeby dawała obraz na ten korytarz. Okej, ona teraz tak jest... Dobra, kręci. O, i ona teraz nagrywa i... Danville. Tak samo... Mogę z tobą... Sorry, przepraszam. Tak, tak. Bo o, może z aparatem jak będę chodził, będzie dla ciebie bardziej naturalne, jak to. O. To jest teraz bardziej... O, mam aparat, więc jestem kamerzystą. Okej, okay, i tak samo baton też rzuć książkę tutaj, do pisania. Śmiało, śmiało. O, spójrzcie. To duch zrobił. Co? Co duch zrobił? Uruchomił kran. O! Tak, jasne. No, ale mało tego, zrobiłem zdjęcie i teraz za nie dostaniemy pieniądze, ale możesz wyłączyć. Wyłącz coś, woda. Moment. Tak. Jest moment, sorry, nie mogę się... O. Myślę, że to może jest. Oj. O, teraz. Baton, rzuć przy okazji gdzieś tę książkę tutaj, rzuciłem, przy tym blacie. Za tobą rzuciłem. A, okej, okay, dobra. No i teraz jeszcze jedną rzecz potrzebujemy, to ja was tu na chwilę zostawię, zaraz przyjdę. Ale... Czekaj, baton, sprawdzimy Którym spustem się gadało na tych? Prawym? Halo, tak? Nie. Przy okazji możecie sprawdzić, jak krótkofalówka działa, czy będę was słyszał. Prawy spust, słyszycie mnie? Nie no, lewy przycisk... Halo, teraz? O, baton dobrze. A ja? Halo? Aha. Okej, dobra, rozumiem. Czyli słychać mnie, nie? Ej, jak światło świruje? No to jak światło świruje, znaczy, że duch coś robi. Ale. To nie jest poszlaka, tylko to jest to, że duch jest
ładny. A, jesteś już, dobra. O, teraz będzie bardzo ładny efekt graficzny. Wow, wow, to jest dobre. Co to jest? To jest tak zwany dot projector, czyli nie wiem, jakiś emiter światła jakiegoś magicznego. I teraz w połączeniu z tą kamerą trzeba iść do vana, żeby sprawdzić, czy pojawi się duch. Ślady ducha się pojawią. To nie jest po prostu zwykły ten, jak jest dalmierz laserowy dla budowy z kasturami. Może być. To Danver, ale po poziomica laserowa, to tylko we wszystkie strony. To te damy, to pójdziesz do vana, mi się to dobrze tam tu siedzi w sumie. Dobrze, będę siedział. W sumie spoko. To jest drugie piętro? Tutaj nie, to jest tylko parter, to jest najmniejszy domek, więc ma tylko parter i piwnicę. Okej. Okay. Jest... Ale imersja, siedzę w życiu, grze na ławce. Ja tak samo mam ze staniem. To jest pilot w ogóle, teraz zobaczyłem. Zaraz, mówisz o tej kamerze, którą ja rozstawiłem, nie? Tak, dokładnie. Mhm. O, teraz widzę, jak idziesz. Mhm. Tylko ten duch coś... Idę go poszukać jeszcze. Ewentualnie możecie mówić na niego Nancy Garcia, bo tak ma na imię i nazwisko, więc będzie się wkurzał. Każdy duch wkurza się, jak jest na imię i nazwisko, jak mówiono. Nancy Garcia. Nancy Garcia. Nancy. Czy reaguje, jak się na niego mówi najpierw... Tylko po nazwisku na przykład? Ciekawe. Tego nie jestem pewny, zawsze używałem pełnego imienia i nazwiska. Szacunku. Ty, tutaj coś się... Baton, coś tu się działo. Chodź tu do mnie. To ciekawe. Włączyłem światło i się zdenerwował, bo zamknął mi drzwi nawet. Nancy. Możesz, Baton, otworzyć te drzwi? Próbuję, ale... Coś klamka nie chce. Właśnie klamka, ty co? Ty jak nie możemy drzwi... W dobrą stronę. Ej, nie. One są... O, w te, więc... O. Jest okej. Okay. Nie, teoretycznie on już powinien być tylko w tamtym miejscu. Tam się wykrywał nam ten żytnik. Okej, okay, dobra. Znowu wodę odkręcił. Posłychać. Skurczysyn. Moment. No, książka nie zapisana, a na filmiku nic nie widziałem. O. To jak dam kamerę na wodę, skoro tak lubi. To nic nie da, szczerze. Ale możesz jeszcze świecić tą latarką, ty masz ufałkę. Ty, coś... O, coś się dzieje? Jest, widać cień tego małpy. Albo to był mój cień, bo to jest w sumie wszystko możliwe. O, dusi go. Ej! Ty, co jest? Dusiło go! Kork mu skręciło. To jest możliwe? Ej, zapalę światło. Moment. Baton, ty żyjesz? Dobra, żyjesz, okej. Okay. Ja żyję. Czekaj, będziesz światło zgasił. Tutaj. Znowu chodzi. Nancy Garcia. Tutaj jest przede mną. Co jest? Wszystko okej? Okay? Śmierć. Jak śmierć? Ej, zostaw go! moment. Ej, Battle, miałeś tą latarkę chociaż? Kurde. Czy uciekasz? Nie. Halo? Wyjdziemy zaraz, tylko wyjście z domu było tu. Nie, zaraz. Tu są główne drzwi. Gdzie jest nasz samochodzik? No głupio wyszło, kurde. Aktywność jest w sekundach spora. Kurde, głupio, że zdechli. Sekundę. Nie wiem, co teraz zrobić.
Spróbujmy jakoś wyjść, żeby się z nimi połączyć. Tak? Jak tam u was byli ubezpieczeni? Tak, nikt nie uwierzy, że w ogóle zniknęli. Teraz tak, mysz, klawiatura zmienia tryb noktowidzenia. A myszka zmienia kamerę. Gdzie ta kamera swoją drogą? Aha, to jest widok na chlebak. Żeby zamknąć drzwi od ciężarówki, tak? Nie mam pojęcia, jak się zamyka te drzwi. Kurde, nie wiem, co teraz zrobić. Chyba czas spadać, tak? Bo niestety koledzy... Ty co, on mnie zabił na końcu? Nie, nie, uciekliśmy. W sensie uciekliśmy. Ty uciekłeś, ja leżałem martwy razem z batonem. Okej, okay, dlaczego on was zabił? Bo to jest tak zwana mechanika Hunta, że jeżeli duch jest w pewnym momencie zezłoszczony, no to on wtedy się materializuje dosłownie i chce zabić jednego z graczy. I wtedy ludzie muszą uciekać i się przed nim chować, a drzwi frontowe jednocześnie wtedy są automatycznie zamknięte. Więc nie można opuścić domu w tym czasie, tam 20, 30, 40 sekund, zależy tam od poziomu trudności. Jak uciekać w takim razie wtedy? Trzeba złamać linię tego, żeby cię widział. W sensie skręcasz w inne pokoje i zamykasz się w jakiejś szafie czy gdzieś, no i on wtedy błądzi, nie może cię znaleźć. Halo, słyszymy cię, Baton. Halo, Baton, żyjesz? Mhm. Ja tak, jeszcze raz tak. Tylko ja wam ten nieco lekko ułatwię to wszystko, żeby było na czym grać, że tak powiem. A było dobrze. Nie, nie, spoko, to będzie tylko kwestia... Kamera. Ty, zapraszamy czwartego w sumie? Jeżeli ktoś by przyszedł, to jasne. To moment, jak to zrobić? Możemy... Tak samo, z tego kodu cały czas. Ten kod jest ten sam. Może jeszcze teraz dołączyć do nas, nie? Tak, tak, tylko może dołączyć w przerwach między meczami, że tak powiem. I teraz na przykład, 07-9385, tak, dobra. Nie, żeby tak, tak, ten... Mi się wydaje, że w czterech to będziesz pro, jak w filmie. Tak. Wpisałem na czacie, więc może ktoś dołączy. Szczerze zdziwiło mnie, że sam jestem, że tak powiem, z ludzi, którzy mają jakiś level. Myślałem, że więcej. Level, co? O Jezu, grałeś w to, widzę, dobra. Tak, tak, no dlatego staram się wytłumaczyć. Aha, część to jest zmiana aparycji? Tak. Aha. Tak, część to jest zmiana aparycji. Okej, okay. Okej, okay, dzięki. Aha. A jest, można ustalać jakoś sobie? Okej. Okay. Znaczy jest tam kobieta, tam trzech facetów, aha, dobra. Dwie rodzaje kobiety. Okej, okay, myślałem, że można sobie wiesz, wybrać wygląd, dowolnie, spoko. To są nie, jakieś gadżety, nie? Predefiniowanych. A to jest ten, to jest taka latarka, którą możesz poświecić po pokoju. Bo jak zobaczysz, to rozejrzysz się, to wszędzie są ślady halloweenowe. Mhm. To jest magnetofon. Tego nie można, tego nie można. Taki baton coś robi dziwnego. Co tam robisz, baton? Ja ustawiam jakieś rzeczy. Okej. Okay. No. Te puszki z farmą można podnieść i rzucić, no jest taka wow. Gra. Uwaga. O, no, chyba właśnie nie wiem czy w VR-ze, ale w samej grze nie ma siły rzutu, to jest taki niemrawy rzut do przodu. Nie wiem jak w VR-ze to może działać. No, cóż. Ale chyba podobnie. Może być, powiem tak. Tak. No dobra, ale dobra, nie, no spoko, to lecimy dalej, więc nikogo nie ma, spoko, trudne. No, chyba ten sam dom weźcie, bo chociaż znacie już troszkę rozłożenie go. Aha, nie jestem za tym, żeby... Tanglewood Street House. Czym się teraz tak, teraz poziomy trudności, czas średni... Czym jest ten czas setup time, że może mamy jakiś mały czas do tego, tak? To jest czas, w którym na pewno duch nie będzie huntował, nie będzie polował. Aha. Na nas. W Intermediate to jest 2,5 minuty, a na amatorze chyba 5 minut, a na Professional wyższym to już od razu może robić. Okej. Okay. Tylko, że masz współczynnik sanity, twojego zdrowia psychicznego, który póki jest wysoki, to jest mniejsza szansa na to, że duch was zaatakuje, nas zaatakuje. A wtedy mieliśmy jakieś niski? No spadało nam. Im dłużej przebywasz w pokoju, w pomieszczeniu z duchem i w ciemnościach, tym bardziej spada. My mieliśmy na granicach jakieś 40-60% mi się wydaje. A gdzieś to można odczytać? Tak, w wanie. Gdzie? A w wanie, dobra. W wanie, tak, w wanie. Jest ten.
Tak, wanie. Dobra, ja jestem gotowy jakby, co? Kto tam jeszcze jest nie gotowy? No okej, okay, to ja też ready. No dobra, to przenieśmy się do tego. Tak, programowanie, bardzo ładnie po to i to. No dobra. Aha. Ale możemy i sobie... teraz drobną... No. Znaczy drobna uwaga, weźcie te latarki duże po prawo, co są, bo są mocniejszymi latarkami. Będzie wam wygodnie troszkę. Albo jakieś bogactwo dostaliśmy od ciebie, dzięki. No $15 jednak kosztuje. To jest dużo w tej grze? I tak... Nie, teraz za tą robotę znaleźliśmy 25. Ja przepraszam na chwilę ze dwóch, uzbrójcie się w swoje rzeczy. O. Jasne, jasne. Dobra, słuchaj, Baton, chodź, idziemy od razu do tego ducha, porozstawiamy kamerki, ustawimy w wanie. Ja idę. Okej, jestem, przepraszam, jestem z powrotem i to jest to samo. Duch się nazywa John Thompson, o. Ja wezmę aparat. A, jeszcze wąziu możesz termometr wziąć. Termometr też jest fajną rzeczą. Termometr. Tutaj jest, na akurze. Po co mi termometr? Termometr, duch, tam, jak się pojawia w jakimś pomieszczeniu, to jest zimniejsza temperatura. A zapalniczka? Możesz zapalić świeczkę na przykład. To i duchy zdmuchują z świeczki tyle. To jest ten termometr, to jest takie coś, co... Tak. No to jest ten laserowy. Tak. Dobra. Czekaj, czy wziąłem klucz? Nie. Możesz otworzyć drzwi, Baton. Już. No i dobra, uzbrojeni. A, ja nie wziąłem latarki. O, co. No i a swoich przygotów. Wchodź, Baton, dajesz. gdzie są te bezpieczniki tutaj? Od razu mnie denerwuje, jak to nie ma światła. To proszę, za mną. Proszę za mną. Ja, no halo, John Thompson. Piątka. O, piątka? To w takim razie, kurde, nie wiem jak to na VR-ze, ale powinniście mieć taki przycisk do otwierania takiego magicznego zeszyciku, takiego waszego journala, dziennika. Nie wiem, który to jest przycisk, ale... No, to poszukamy jest zaraz. Dobra, co z tymi bezpiecznikami było? Bezpiecznikami. No proszę, za mną. W piwnicy są oczywiście. A. Albo w garażu, bo mogą być w dwóch miejscach. A to jest losowe. Tutaj, o proszę. Tak. Jesteśmy w piwnicy i tutaj ten. Podchodzimy, trzeba włączyć na zielony. Jezus, tam z lewej na dole. Sekundę. Fajnie, że mamy tą latarkę wyłączoną przy pasku i świeci samo. Tak, ona cały czas jest. Okej, no i mamy korki. I teraz Wąziu, jeszcze wyjmij termometr sobie w drugą rękę. Mam. A, włącz go. Masz włączony? Masz. A. No i teraz musimy nadzorować temperaturę, jaka będzie, ale... Baton już miał ten odczyt IMF i musimy tam teraz iść sprawdzić, czy będzie jakiś większy. Coś jeszcze? Spoko. Nie sprawdziłem, bo zgubiłem czytnik. Tu masz kamerę na pewno. I zaraz, czy już... No, możesz włączyć. Moment, tylko mam... Zajęte mam ręce jak dziecko. Dobra, poświeć mi. O. Jeszcze ten z prawej. Jeszcze. Ciekawe. Moment. Daję, wtykam w ten z prawej, włączę się z tym. Dobra, chyba to z jeden, nie wiem. Czyjąś klatkę piersiową. O, gdzie znalazłeś? Klatkę piersiową. O. A jeszcze leży, czy wziąłeś ją? Kliknąłem i znikam. Jak klatkę. Jeszcze raz, jak klatkę piersiową? Klatkę żebrową, dosłownie. A. Kość, dosłownie kość. Duch zostawia taką kość. Ślad po morderstwie, po swojej śmierci, jakby można powiedzieć. Robi. Mm. Dobra. Tak, zapraszam ponownie do tego korytarza, tam gdzie pikało czytnik. Moment, ustawię kamerę na korytarz. Ale to nie na ten korytarz prawdopodobnie, tylko na tamten poprzedni, bo tam był odczyt. Cześć. Zapalmy tu światło, sorry, bo nie widzę. A latarkę włączyłeś? Nie, właściwie mam przy sobie latarkę, tylko mam teraz zajęte ręce, nie mogę włączyć. A, to Baton wie jak włączyć latarkę, bo ona świeci ci. Tak, ja wiem, to sobie teraz włączę, moment. O, włączyłem światło. Dobra. O! O, duch coś robi. I trzeba poszukać, czy w tym
w tym pokoju. Tu też jest światło, o. Drzwi pootwierane. Ty Baton, jakie to było uczucie, jak duch cię dusił? Coś wiedziałeś? Nie wiem. Żadne praktycznie. A. On gdzieś tu w dużym pokoju siedzi. Warto włączyć telewizor? Teoretycznie nic nie da. Bardziej to jest oznaka, jak duch będzie, ale tak możesz. O. Pilot dam w kredensie. Super. Tutaj, dobra, żeby... Tak, tak, żeby każdy znalazł. Tak, i teraz gdzie dam? Jeżeli masz tą kamerę jeszcze w wąziu, czy nie? Dałem ją w przedpokoju, wiesz? Tam w kuchni, przepraszam. Mhm. Ty moment. Ją przełożymy. Ja ją wziąłem, spokojnie. Ja już ją mam. I ją położymy tutaj, na tym kredensie, bo tutaj był czytnik. Padłem pod deski i mnie nie uratowaliście. Ale mówisz o tym duchu? Tak, jak w tym pokoju. Zostawiliście mnie, wpadłem pod deski. Znaczy, mogłeś krzyczeć, Baton. Tak. Nic nie krzyczałeś. A to Thompson? A temperatura jaka? Jaka jest temperatura? A czego? Bo to jest punktowy, nie? Termometr. Ale on pokazuje temperaturę w miejscu, to jest 18, 16. Telewizor gdzie ci się... A on teoretycznie pokazuje w miejscu, gdzie stoisz, a nie a, gdzie masz. A, to zlipa. Dobra, jaką temperaturę ma duch? Około poniżej 10 stopni powinno być. Poniżej? Poniżej 10, tak. Mhm. W ogóle u mnie wąsiu chodzi na palcach przez cały czas. Na palce. Dobrze. Tak. A młotek jest bezpieczny? To jest młotek. Tak. Okej. Okay. W sumie nie wiem, czy można podnieść. Można, o. Mam młotek. To prawda, masz. I wyrzucony, dobra. Niestety czasami ta fazmofobia ogólnie nie jest równą grą i nie wszystkie duchy zachowują się tak samo i czasami jest bardzo duża zwała, a czasami od razu coś się dzieje. Los, na tym polega zabawa. Czy mi się wydaje? Wyłączyłeś telewizor w wąziu, prawda? Tak. Nie, włączyłem, zostawiłem włączony. Pali. O. A, zostawiłeś włączony, to okej. Okay. Mhm. A tam w korytarzu? Tam się wróć do tego korytarza pierwszego. Poduszek nie można ten ogarnąć. Jest dosyć mało, bym powiedział, przedmiotów fizycznych. Na pole może wyjść duch? Nie. Okay. Nawet tu nie możesz wyjść. Jedyne wejście do domu jest to od frontu. Jak on się nazywał? Thomas Johnson? Carol Johnson? Chyba tak. Thomas Johnson. Pójdę zobaczyć. Dobra. W sensie... Dobra. Johnson. Thomas Johnson. Thomas Johnson. John Thompson. Okej, dzięki. John Thompson. Taki nudzisz, że... A to... Mhm. John Thompson. John Thompson. Tu coś się dzieje. Tak, wodę. To jest brudna woda w ogóle, jest brązowa. To jest normalne? Nie, to jest aktywność ducha. No, że duch puścił wodę... Nie wiem, ja bym ją wyłączył, tak jakbyś można. Jest, już. Uwaga, muszę kichnąć. Ale to jest... Ale przez... Przepraszam. Odkręcił... No. O, zdrowia. Ja. Tutaj, że odkręcił wodę, to jest duża szansa, że on tutaj gdzieś występuje. Mm-hmm. Dlatego cały czas w wąziu musisz mówić i patrzeć na temperaturę, żeby znaleźć jego aktywność. Ty, minus 6. Minus 6? Gdzieś tu było, no. Ale skoczyło do 16 nagle. Te, Thompson, Johnson, John, Tom Johnson. No. Czy John Thompson? Minus 6, tutaj gdzie jesteśmy. Minus 6? Musielibyście otworzyć teraz ten swój magiczny zeszycik, który nie wiem jak działa na tym. Na wieżę. O, ktoś umiera z nas teraz. Trzeba uciekać. Skąd wiesz? Bo mryga latarka i jest ten.
A, słyszę jakieś takie głosy. O, przyszedł do was. Uciekać, uciekać! Słyszę takie szatańskie głosy, jak gada. Uciekać, 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 chować się. Okej, okay, przeżyliśmy. O, czy my, Baton. No. Baton, nie, halo. Nie, wszyscy, jest git. Jest git. A, dobra. Sorry. No. Co mamy z nim zrobić teraz? O, teraz musimy, teraz już mamy zebrane dowody. Tylko trzeba otworzyć, wyjdźmy z domu, żeby nie umrzeć. No. Tom Johnson, frajerze. Mhm. Słuchaj, Tom Johnson czy John? Chyba John Thompson. John Thompson. Chyba. O, i przy okazji na aktywności ducha to jest najczęściej 10. Jak jest poluje, to jest 10. A nasze zdrowie psychiczne jest na poziomie 40%, bo byliśmy w stresie. Ty, zestresowałem się. Im niższe, tym lepsze. Czemu Barton ma akurat mniejsze od mojego i jest na zielonym? A bo to jest jego kolor postaci. Nie, to jest kolor jego postaci. Dobra. Ten. Tylko chciałbym, żebyście znaleźli ten przycisk odpowiedzialny za ten cały zeszycik, który jest podjąt jak journal, ale... Na... Jak to zrobiłeś, Baton? O, no właśnie. Magia. No dobra. Przy uchu, przy głowie sobie kliknąłem trigger. O, super. No to jest taka magiczna książka i najważniejsze co jest, to zakładka evidence, dowody. No. Jak? Gathering Evidence 8. Jest... Tak, i teraz trzeba zaznaczyć to, co nam się wydarzyło. I teraz Baton, na samym początku miałeś IMF level 5, bo zapaliłeś się na maksa. Czyli można to zaznaczyć? I tak samo w Wąziu tym termometrem miałeś tam minus 6 czy ileś. No co jest nie bezapelacyjnie freezing temperatures. I też można zaznaczyć. Tylko moment, moment. To jest jakieś... Czy to jak dla ZUS-u, tak? No, coś jakby. Tylko musisz znaleźć tą zakładkę Evidence całą. Ona jest u góry... Czy możemy skłamać? Tak. To jest dla ciebie, żebyś ty mógł odnaleźć ducha. Okay. Gra o to kompletnie nie dba, co ty zaznaczysz. Z pierwszych 5 piątków miesiąca. Co mi tu wypełnia? Moment, czekaj. Musisz X-em zaznaczyć sobie, że nie będzie przekreślone, tylko X-em. Tak, ptaszek, jakbyś głosował, o. No rozumiem, tak. No. Zeznanie. Tak. Pokaż, ja spiszę szybko, prawda? Tak. I jak mamy zaznaczone, macie zaznaczone dwie rzeczy? Podejrzewam, że macie. Tak. To wtedy pokazuje nam się, jakie to mogą być duchy. I jeszcze brakuje nam wtedy trzeciego dowodu jakiegoś. No to co mieliśmy? Temperatury, pokaż Baton, co opisałeś, bo... Ty, ja ci mogę twoją stronę przewrócić. Weź rękę. Ja ci zrobię. Tak? Czekaj. No tutaj, to nasz pierwszy... EMF level 5, tak? Tak. Okej. Setka się nie kłama. Tak, właśnie. Tak. A ja też mam tak samo, więc luz. Wszyscy pójdziemy siedzieć. I teraz potrzebujemy jeszcze jednego z pięciu tych dowodów, żeby określić, który duch to może być, bo już nam zostały tylko cztery. Metodą eliminacji na podstawie dowodów. Okay. No i teraz Spirit Box niby był. Co to znaczy? Ale Wąziu gadał, że rozmawiałeś przez tą krytykę. A tak, gadał, tak, dobra, dzięki, okej. Okay. No to w sumie nic co ci nie dało. Czy to raczej odpadło? A to nie, tego nie wiesz, bo ci nie odpowiedział nic przecież. On sam gadał do mnie, co to znaczy? A co, on sam gadał? Takie słowa, czy dał i podyszał? Nie, coś tam napierdzielał, jakieś takie... A, no to jeżeli tak by było, to by oznaczało, że tak, Spirit Box i wtedy możemy zaznaczyć, że to był duch The Twins, tak. Bo znaleźliśmy odpowiednie dowody, które nam wskazują na tego ducha. No mówię, no zimno, coś gadał. Ja nie wiem, czy mnie słyszał, albo miałem włączony ten, ale mam nadzieję, że tak. A. No to wtedy to i możesz zaznaczyć, że to jest detekcja. Czekaj, tylko zwracaj uwagę, że to gadał przy ataku. O. A, to chyba, że... To nie, to wtedy nie. To wtedy nie był jednak Spirit Box. No, ale to teraz można pobawić się kamerami, bo potrzebujemy jeszcze parę dowodów. Dobra, Enhance. Najlepiej ktoś z was potrzebuje latarkę UV wziąć, żeby szukać śladów palców teraz. Ja wezmę latarkę UV.
To są te, mhm. Nie? Tak, to są te. Mhm. I jeszcze potrzebna jest jedna kamera, żeby ją rozstawić w prawdopodobnym miejscu, gdzie on się może pojawić. Weźmiemy po jednej. Ty, a co te małe takie kompaktowe robią? To jest też jako kamera? To jest aparat do robienia zdjęć. Kamera lepsza, nie? No tylko ona nie ma nagrywania, ma tylko streaming, taki minus. Aha. Ale zdjęcia robisz samemu, nie? Tak, tak. Zdjęcia masz 5 klisz w aparacie. Czyli klisz, czyli możesz zrobić 36 razy 5, czy 5 tylko zdjęć? Nie, 5 tylko zdjęć. O Boże. Tak. No i dobra. W takim razie jesteśmy uzbrojeni na drugi wypad, no i idziemy szukać dalej ducha. Może tym razem nie umrzemy. No, jeszcze tak. Normalna latarka to... Latarka się nie wyczerpuje, nie? Więc... Nie mają żadnych tych. A to gadanie, warto go mieć cały czas, ten... No możemy założyć, że już go nie było, to możesz zostawić. A. O. Zapalniczkę wezmę, sekundę, o. Co się stało? Ja tak działam. Czy co? Nie, wszystko, teraz wszystko działa. O. I tak chodzisz trochę przykurczony cały czas. No. Dobra. Tylko teraz nie jestem pewny, gdzie on mógł się pojawić dokładnie. Chyba w tym pokoju to było. Tutaj w tym szaleństwie był, tutaj się wkurzył. No, dlatego tutaj tak samo ja położę ten znowu czytnik dotsów. O, pika. O. No to on po prostu na razie coś robi. A, żebyście wiedzieli, czy chcecie uciekać, to jak zamkną się nagle drzwi, to znaczy, że on atakuje i trzeba uciekać. Ale. Tylko nie do tych drzwi, bo będą zamknięte. Takie są inne drzwi. Tylko te drzwi są ucieczkowe, więc on ci zablokuje je i musisz uciekać w głąb domu, żeby schować się. No. Dobra, ja zobaczę, czy tam... Co to będą, odciski palców? Tak. Mogą być na szybie, na drzwiach, na włączniku światła mogą być. Tylko one się utrzymują 60 sekund po nowym update'cie, więc... Nancy. Ale słychać, że on coś robi z drzwiami, więc można patrzeć na drzwi. To są drugie wyjście jest? O. A tak. Nie, to jest to główne. Korki wyłączył, to idę wam włączyć korki. Co, idziemy z tobą, co będziemy, jak frajerzy. Baton, idziesz? Idziesz. Idę. Jeszcze przy okazji po drodze mamy tą książkę rzuconą, to można ją dać do pokoju, bo to jest też ślad dowodu aktywności ducha, że niektóre lubią pisać w książce. I tak, to, że się wystąpią te ślady, to mogą być, może ich nie być, tak? Czyli nie zostało... Tak, po prostu każdy duch ma zestaw 3 śladów. Aha, to czego jeszcze... Czego jeszcze możemy więc szukać? Mamy tą musiałbym dokładnie sprawdzić, ale brakuje albo dwie rzeczy z kamery, albo... odciski palców, albo te pisanie. Albo ewentualnie mówienie. Ale mówienie nam nie weszło, więc zgaduję, że może już to nie. Po prostu to nie był ten duch. Ja zabiorę książkę. I teraz to jest największa ciobabka z duchem, jeżeli masz 2 ślady i szukamy teraz tego trzeciego. A on nas słyszy cały czas, czy tylko jak gadamy przez te krótkofalówki specjalne? On nas cały czas słyszy. Jak poluje, to tak samo musisz być cicho, bo on też jest głosem kierowany. Mhm. I latarką, trzeba zgasić latarkę i takie rzeczy. No to dobrze teraz wiedzieć. Jakby tam miał John... Tom Johnson. John Thompson chyba. Albo John Thompson. Albo Tom Johnson, jedno z dwóch. Okej. Okay. Tom Johnson. Ale to w tym pokoju. A to w tym pokoju głównie. No i warto byłoby, ja tutaj położyłem tutaj kamerę, więc warto byłoby zobaczyć, pójść się do vana, czy kamera coś nagrywa. Tylko jest ważne pytanie, czy... Co robią te kropeczki? Jeszcze raz, jak duch się pojawia, to co? Gołym okiem nie zobaczysz tego zbytnio, na kamerze wtedy będzie widać jego poświaty, która przenika przez... Dobra, idę ten. Musiałbyś iść do vana. Chodźmy do vana, to pokażę ci, jak to będzie działało. O ile to jest coś takiego, pojawi się. Baton, żyjesz jeszcze? Nie wiem, gdzie baton. Baton, gdzie jesteś? A, w vanie jest. A! Zamknęły się drzwi jak coś. O Jezu! Ej, to było spoko.
To było jak w horrorkach. W sensie zamknięcie tego i... Czy ja teraz jestem duchem? Mogłem uciec, w sensie, kurde, w ostatniej chwili... Troszczyłem się o batona. Co ja tutaj widzę? Czyli pomieszczam się w tym pomieszczeniu. Hej... To jest taśma na muchy. Bardzo fajne. I zbyło się naśmiewać z ducha. Zobaczmy, czy to rozkminią. Otworzyły się drzwi, dobra, są. Kurde, prawie mógł uciec. Dobra. Bonziu. Bonziu, gdzie jesteś? Bonziu. Gdzie jesteś? Co? Możesz złapać jakiś kubeczek i czy coś się nie rzucać, to będziemy wiedzieli, że jesteś z nami. Jest cwaniacy. Ojej, tutaj jestem. A nie, to przyszedł. A właśnie, to będzie, o, tu jest Wąziu. Zobacz, złapał go na schodach. Kurde, jaka przykra śmierć. Jakbym miał, oj, uciekaj! Kurde, O! Halo? Jak tam? O, cześć Wąziu. No, kurde, prawie uciekłeś, prawie uciekłeś. No, no wiem, widziałem, wiem. Widziałem na mapie. Czekaj, baton jeszcze żyje, nie? Tak, baton jeszcze żyje, jedna osoba może umrzeć. Czy on widzi tą moją... O! Widzi, jak upuszczasz. Upuszczam? A jak lata? Tego nie jestem pewny. Oddychaj, baton. Ale właśnie baton umarł. Także wszyscy umarliśmy. Baton, jesteś z nami? A, zgodnie jest, i go połączą. Już jest. Hej, dobra. O. No. No, także to były dwie rozgrywki. Słucham, myślę... Ta była o wiele lepsza, ta. Gdyby się tylko przeżyli. I czy nam, jak nie przeżyjemy, to nie zostają pieniądze? Możemy się wycofać w dolnym momencie, nie? Tak, tak, ale na Intermediate jeszcze jest, że zyskujesz jakieś tam 50% z itemów, które wrzuciłeś, więc tam, albo coś koło tego. Okay. Ale wy nic nie wrzuciliście, więc nic nie straciliście, tylko zyskaliście tam ileś dolarów. W sumie spoko. Teraz tak, co to z tym, aha, procent wbijania poziomu, tak? Tak. Potem podsumowanie poziomu, jak wam, jak była... A nie, co teraz, jest jakiś sufa, aha, mogę ocenić was, tak? Nie, to jest poziom głośności. Aha, dobra. Okej, sorry, myślałem, że jakieś ten bonusy. Tak, tak, no... Jak tam stoimy, która jest godzina? A mi się wydaje, że jak na pierwszy kontakt, spoko. Więc mi się wydaje, że odpuścić. Tak, tak, dobry. A. Tak, cięcie, cięcie i do domu. No, ej, to dzięki. Piątki zbijamy. Tak, proszę bardzo. Możesz, czekaj, baton, tak, baton, ty możesz piątkę zbić. Baton poszedł, nie? Tak, albo jak w wojsku karczycho możesz mi strzelić. Tylko czekaj, muszę cię widzieć. Musisz jak w wojsku karczycho. Tak się żegnają. Baton, o, fajny. Super. Tak. Gdzie ty masz tę swoją twarz? Muszę ci przybić jak... Hmm. Dobra, opuszczam. Jak w wojsku karczycho. Dzięki. Oj, mogę? Tak. W sumie spoko, tylko trzeba ten, widzę, takie bardziej przyjaźń z kolegami większa. A, co tu mam? Resetuję się. Za 6 godzin poszukiwanie, ten, poszukiwanie zdrowia umysłowego, znaleźć kość, zapłacić kontrakty. A, są wyzwania, dobra. Rozumiem. Poziom pierwszy, pieniądze $70. Nawet spoko, więcej niż Swisha. Szybki kodzik dla chętnych, Max Pamfleya. Edna and Harvey, Harvey's New Eyes. Wow, ciekawe, fajna gra pewnie. To zaraz. No to jest to. Tak, fazmafobia. Było spoko. Co tę cenę? Kurde. To moment. Na chwilkę. W sumie tak. Na chwilkę zrobimy cięcie.
Ta. Uwaga, uwaga. Cieno, cięciuniu.